in a vial and it will be done. Come back in a vial. Come back in a vial. Do widzenia panów w takim razie. Do widzenia, do widzenia. I am spent. I would like to return home. Biedny Watson. Tak, jeżeli teraz nagle się podgłośniła moja mowa, jest na to, jest jeden powód tego, ale nie będę teraz o nim mówił, bo nie. Powinno być już po prostu lepiej teraz. Pójdziemy na policję, dajcie mi wejść, dajcie mi wejść. Wow, powoli. I teraz może się skraszować gra. O nie. O nie. Will you? Yes. O nie. Kolejna umrze. Were you wandering the darker parts of Whitechapel? I have some information on Leather Apron, the man whom we spoke earlier. Do you know where he is? No, but I can clear him of the Buck's Row crime. A witness proved him totally innocent. Oh, Watson, Watson, is it only now, after many hours of walking, that you decide to pass on the important... Skąd się nagle wziął tutaj Sherlock? Jesus fuck, człowieku. No. What are you doing here, Holmes? I was worried, Watson, and with good reason it would appear. Go give the message to this policeman and let's go home. Nobody appreciates me hanging around here, you know, and it's freezing cold. Freezing cold? It's freezing cold. None too soon. You will take the testimony of this. No, you continue with your duty shift. I must find Chandler in Ambry Street. He's struck again. Who? The murderer. The Buck's Row assassin. Ooh. Let's go, Watson. We have no time to lose. Hanbury Street. Let's go, Watson. Gdzieś tu? Nie. Jesus, teraz się zgubię na mapie. A, tu jest. Hanbury Street. Let's go, Watson. We have no time to lose. No time to lose. Godzina 6.30. Wow! Przez całą noc się szwendaliśmy. Sterujesz Sherlockiem Holmesem. Dobrze, co teraz Holmesie? Jak to co? Wchodzimy. Oczywiście, że tutaj... Ponuro. Czy ona jest tam? My wejdziemy... No dobra, najpierw już pójdziemy do tej szmatki. Oj, coś mi tutaj strzela jeszcze za mną. Chyba się zaraz... biedna dziewczyna. Postępowy Chandler. It's the perfect opportunity for us to put our skills to the test. Watson, let's not waste it. Nie zmarnujmy. I tak, to jest właśnie ten moment, kiedy nagle... Plama krwi. No dobra. Shall we examine our victim? Ah, I'm tired, Holmes. I'm not sure if I am in a state to do this work. Come, Watson, there's little time. Pokaż na co się stać, Watsonie. Tak, i to jest ten moment, kiedy nagle ta gra zaczyna mnie interesować bardzo. Oh my god. Pray, Watson, pull yourself together. Can you establish the time of the crime? Wow, chyba coś złego się zrobiło, stało. Rigor mortis is beginning to set in. I would say that the murder was committed over 2 hours ago, before 4:30 a.m. Aha, i teraz już... Wow. Śmiesznie. Fragment koperty. A torn envelope. It smells of rubbing alcohol. It contains 3 pills. I will take one. 2 should suffice for the police. Ku, ofiara leżała koperta. Wow, czyli tutaj mamy 3... wow. Dobrze, hehe. A, to jest to, co skończyliśmy. Dobra. To zajmujemy się dalej. Wagrzebienie, dziwne ułożenie, kawałek szorstki i gazy.
The blood is a dozen inches or so from the ground. Blood stains on the wall. Okej. Co to jest? Nie wiem. To jedziemy teraz tak. Na nogach nic, na rękach nic. Let's look at this poor woman more closely. Oj, ale... nie wiem czemu, ale śmiesz mnie to, jak oni odzorowują. Postać najpierw z gry nagle robi się taka dziwna tutaj. A bruise. A bruise. The tongue is swollen. Opuchnięty język. The victim's face appears to have bruising, wouldn't you say? Under the maxilla and cheek. There is less on the right side. Znowu dusił lewą ręką. Look at her neck. What can you tell me? There are two incisions. Są dwa nacięcia. Czyli palce coś tego. Look at her neck. What can you... There are two... Są dwa nacięcia, tak. Język jest napuchnięty, dobra, chyba tu już wszystko. No żołądek oczywiście wyflaczona. It's dreadful, Holmes. Who could do that to someone? O, Jezu. Wypatroszył ją. Świetna, świetna mimika twarzy. Faktycznie jest przerażony. They weren't ripped out. Not at all, Holmes. On the contrary, this is clearly the work of an expert. I couldn't brakuje macicy. Fuck. And the uterus is missing. Fuj. What a fucking psycho. Looky here. It would seem he has a mark on his left hand. W pierścionku. The victim must have worn a large pierścień. And someone pulled them off forcefully. This detail will be very valuable, Watson. You can be sure of that. Będę tu klikał i klikał, dopóki czegoś nie znajdę. Dobra. Już. Wystarczy, Holmesie, wystarczy. Wystarczy. There are no trails on the ground. Nie widać też oznak. Now that we have found all of our clues, nothing remains but to subject them to our... Mamy w drodze uzyskać fakty. Dobra, im. Nasza ulubiona część. Oh yeah! Trochę krwi trysnęło. Na ziemi nie było ani śladów, ani stróżek krwi, co prowadzi nas do... zabójca za sobą ślady, zwłoki ofiary nie zostały przyciągnięte, zabójca przeniósł ofiarę. Zwłoki nie zostały przyciągnięte, moim zdaniem. Teraz tak, krew na płocie jest na wysokości od 12 cali. Trochę krwi trysnęło na mur koło schodów, co znaczy... Zabójca poderżnął ofierze gardło, kiedy leżała i była jeszcze żywa. Zabójca poderżnął ofierze gardło, kiedy była w pozycji stojącej. Myślę, że zabójca... Tak, kiedy była jeszcze żywa. Zwłoki nie zostały przyciągnięte. Zabójca poderżnął ofierę gardło. Morderca... A, Chapman oczyścił ziemię. Nie została, została zamordowana. Tak. Jest. Pierwsza rzecz się udała. Ofiara ma posiniaczoną prawą kość policzkową i miejsce pod lewym policzkiem. Przytrzymywał lewą dłonią, tak mi się wydaje. Poderżnął, kiedy leżała jeszcze żywa. Mhm. No, czyli prawą dłonią, tak mi się wydaje. Och. Fucking shit. Tam. Dobra, za chwilę do tego wrócę. Język spuchnięty. Co daje nam ofiara? Nie, na pewno nie umarła ze strachu. Dobra, kolejna rzecz się zgadza. Fuck you!
Koło głowy ofiary leżała koperta. Ofiara wyciągnęła kopertę. Koperta została podwiana w pobliżu głowy ofiary. Ofiara chciała wręczyć kopertę zabójcy. Nie wiem. W czasie morderstwa koperta upadła na ziemię. Trzymała w dłoni kopertę. Koperta należała do mordercy. Nie. Nie i nie. Oferta... Tak. Czyli trzymała... Czyli zostaje nam to. To tutaj. Ofiara ma... Nie wiem czemu zawsze mam z tym problem. Prawą kość policzkową, miejsce pod lewym policzkiem. Tak dotykam się właśnie teraz. Przytrzymał podbródek ofiary lewą dłonią. No lewą dłonią. To wiadomo, że się zgadza. Czyli... morderca poderżnął ofierze gardło prawą dłonią, lewą dłonią, albo poderżnął, nie no, prawą dłonią moim zdaniem. Tak, zgadza się. Teraz tutaj. Tam nam się wszystko zgodziło, teraz tu się musi nam wszystko zgodzić. I'm loving it. Przedmioty wokół stóp ofiary zostały starannie ułożone. Trzy opcje do wyboru. Przedmioty upadły w chwili morderstwa. Przedmioty należały do zabójcy, przedmioty należały do ofiary. Tak, tak mi się wydaje. Ciało ma zimne kończyny, ze wtednie pośmiertne ledwo się rozpoczęło. Zbrodnia miała miejsce ponad 2 godziny temu. Zbrodnia miała miejsce wczoraj. Nie dalej jak 2 godziny temu. Tak, tak mi się wydaje. Świeże, duże zadrapanie na pierwszym paliczku środkowego palca. Ofiara broniła się przed mordercą i podrapała go. Ofiara nosiła 1 lub 2 pierścionki. Tak. Akurat pierścionki. Zbrodnia miała miejsce nie dalej jak 2 godziny temu. Morderstwo popełniono... Nie. Miało... Tak. Przed 4:30. Przedmioty należały do ofiary. Co daje nam? Nie. Tak, działa z premedytacją oraz miał, nie, przeszukiwał ciało. I ostatnia część, która nam została, brakuje tam blam blam blam, będę wam mówił zaraz, bo przeczytam wam to wszystko. Pierwsze, nacięcie od prawej do lewej wokół szyi. Nacięcie na szyi z prawej strony biegnące aż do centralnej części gardła. Rana szyi jest poszarpana, wieloczęściowa. Morderca użył tępego noża. Morderca użył niezwykle ostrego noża. Morderca wystraszył się. Myślę, że użył tępego noża. Albo i nie. Albo się przestraszył. Nie, tępego noża. Brakuje narządów. Wycięta macica wygląda na robotę zawodowca. Użył nos... No nie, 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 nie. Pokaźne rozmiary i teraz tak. Morderca użył tępego noża i pokaźnych rozmiarów. Morderca A. Chapman nakreślił ślady na jej karku. Chciał jej wyciąć krtań. Chciał jej odciąć głowę. Nakreślił ślady chyba. Chciał jej wyciąć... Nie. Nie, nie, czyli tutaj coś. Chciał... Nakreślił ślady na jej karku i użył... Użył... Nie wiem, zaraz do tego wrócę, moment. Macica została wyrwana, została wycięta i zabrana przez mordercę, tak. Co daje nam? Posiadał... Tak, posiadał wiedzę o budowie ludzkiego ciała. Chciał jej odciąć głowę? Nie. Chciał jej wyciąć krtań? Nie. Tak, tu będę się teraz bawił, tak, dość szybko, żeby... O, chciał jej odciąć głowę? Wow. No dobra, dobra, czyli pewnie... Ani Chapman, Boże drogi! Tak, i myślę, że teraz na tym zakończę to wszystko, chociaż chciałbym, szczerze powiedziawszy, chciałbym grać dalej. Ale no, cóż poradzić, cóż poradzić. No tak, i na tym bym zakończył teraz. O, dla zainteresowanych. To jest Don Bosco? Na cholerę im tutaj zdjęcie. No wygląda jak Don Bosco.
Wow. Super. Dobrze, i tak mówię, no na tym skończę. Wiem, że w następnym odcinku mam się dostać do Holmesa. Mam nadzieję, że nie było to zbyt nudne i liczę na jakieś komentarze bądź odzew z waszej strony. I na razie.